Osoby winne powinny ponieść odpowiedzialność. No, tego wymaga. Tego wymagają zasady życia w demokratycznym państwie. A właśnie teraz, w tym momencie, tutaj w Senacie, Marian Banaś w Szczepniku prezentuje też informacje na temat nieprawidłowości, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. To będziemy na Ciebie wracać. Z całą pewnością Radom i Wilk. Dziękuję Ci na razie i do zobaczenia. A za chwilę nas także najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem. Są już informacje dotyczące tego, ile w tej chwili osób na COVID-19 to 2141 osób, 203 leczących.